Ja nie wiedziałam. Takiej informacji o odchodach pandy nie znałam. Nazywam się Anna Jankowska, jestem pedagogzką, tworzę dwa blogi. Aktywne czytanie książki dla dzieci i młodzieży. Tam znajdziecie moje opinie na temat książek dla dzieci i młodzieży. Oraz blog Nie tylko dla mam. To z kolei o wychowaniu. To są też dwa podcasty, więc szukajcie, zaglądajcie. A ja dzisiaj z Wami będę zaglądać do książek z serii Akademia Mądrego Dziecka, wydawnictwa Harper Kids. To są książki z ruchomymi elementami. I jeszcze taka seria zwyczajna zwierząt, to wszystkich sobie tutaj zajrzymy. No, co nam szkodzi? Ja lubię wam pokazywać właśnie takie książki do aktywnego czytania. Zanim to zrobię, subskrybujcie. No dobra, może zaczniemy od serii związanej ze zwyczajami zwierząt. Zwyczaje zwierząt, zwyczaje zwierząt. Mam tutaj dwa tytuły. Pierwszy chcę zrobić kupę. Myślę, że to będzie hicier w wielu domach, i drugi się wykąpać. Może zacznę od tej kupy, bo wiem, że wiele osób na to że tak powiem czeka, jakkolwiek by to nie brzmiało. I słuchajcie, zabawa tutaj polega na tym, że mamy jedno proste zdanie, które jest też taką zagadką, bo tutaj z tej strony mamy obrazek i to na przykład wygląda jak chmurka, albo może to wyglądać jak jakaś kałuża. Tekst nam podpowiada, słońce, chmury i ptaki, co za piękny dzień. My tu mamy taką podpowiedź, że to jest chmurka, ale ale, wiecie jak to jest z serią Akademia Mądrego Dziecka. Tutaj jest dużo ruchomych elementów. No i też tytuł wskazuje na to, że będziemy rozmawiać o kupie. I przeczytam Wam, co te psy tutaj robią. O nie, to nie chmurki na niebie, to dwa szczeniaki, które właśnie robią kupę. Psy często załatwiają się, żeby oznakować teren. Bo pamiętajcie, że to są zwyczaje zwierząt, więc mamy tutaj jeszcze dodatkowe informacje. Czy to rolka papieru toaletowego z bambusa? Pyk! Nie do końca chodzi tutaj o rolkę papieru, tylko mamy tutaj pandę. Nie, to załatwiająca się panda. Odchody pandy są zielone, ponieważ jej dieta składa się głównie z pędów bambusa. Z odchodów pandy można zrobić serwetki, które pachną jak liście bambusa. Czujecie to w sensie dosłownym? Czujecie to? Ja nie wiedziałam, takiej informacji o odchodach pandy nie znałam. Mamy tutaj też coś, co wygląda jak klocki, jak kwiatek. I ostatnia strona zwierzęta mają swoje zwyczaje związane z załatwianiem się. My również mamy swoje. Czy potrafisz samodzielnie skorzystać z toalety? I otwieram tutaj chyc. Dziewczynka sobie siedzi na nocniku. A teraz może chce się wykąpać. Ten tytuł i to jest na podobnej zasadzie. Zobaczcie, mamy tutaj harmonijkę. Popatrz, co to? Czy to butelka szamponu? Otwieramy, otwieramy, otwieramy. Nie, tutaj mamy myjące się koty, i w tym tekście jakaś ciekawostka na temat kotów. Hej, popatrz, czy to grzebień? Otwieramy, otwieramy, otwieramy. Nie, to jest wrona. To myjąca się wrona. Wrony to bardzo schludne ptaki. Zimą lubią siadać na śniegu i tam czyścić pióra. Śnieg zmywa z nich brud i bakterie. Kiedy jest ciepło, kąpią się w kałużach i oczkach wodnych. I tak jak było w poprzedniej części, tutaj też mamy kilka takich propozycji, które przybliżają e, zwyczaje. I to jest bardzo fajny pomysł, żeby wykorzystać zwyczaje zwierząt i ciekawostki o nich, do tego, żeby na końcu odnieść to do dziecka. Każde z tych zwierząt ma własny sposób dbania o czystość. A czy ty umiesz sam się wykąpać? Jest tutaj pytanie, mamy tutaj. Taką zachętę do kąpieli i mamy kąpiącego się kraba. Hyt. Fajna seria. Od razu, jak już opowiadam o kartonowych akademiach mądrego dziecka, myślę, że zajrzymy też do tych, które mają ruchome elementy. Jest tak, pora na kąpiel hipopotamku, dzień dobry niedziwiadku i mamy tutaj dzień dobry traktorku. I tym wspinającym hasłem tutaj, tak jak tam były zwyczaje zwierząt, tak tutaj mamy pierwsze bajeczki, więc jak się domyślacie, będzie tutaj taki dosłownie dwuzdaniowe opowiadanie. Traktorek zaczyna dzień skoro świt. Hop, wyjeżdża ze swojego gospodarstwa i ruchomy element. Hop, traktorek wyjeżdża ze swojego gospodarstwa. Fajnie, że tutaj są takie proste ilustracje. No bo umówmy się, to są pierwsze bajeczki i pierwsze opowiadania i zobaczymy co tam się dalej wydarzyło. Wielkie koła pozwalają mu wszędzie dojechać. pyr. pyr, pyr. I mamy tutaj taki element więc małe palce muszą tutaj wcelować i tak precyzyjnie poprzekręcać, żeby to się udało. I tutaj paluszkiem do tego kółka i znowu pracujemy. Iść tu ciężko, bo w polu. Dzień dobry, Niedźwiadku mamy tutaj przeuroczą rodzinkę i niedźwiadek poznaje świat, jest głodny, więc musi się tutaj wspiąć na górę, na górę, na górę. Od razu jak macie nieco starsze dzieci, można porozmawiać o tym, co jest na górze, na dole i tak dalej. I zauważcie, poprzednio palec chodził góra-dół, wcześniej jeszcze trzeba było tego niedźwiadka tak wyciągnąć z jamy, a teraz zobaczcie, znowu przesuwamy tak na boki, ale jest też taki, takie łagodne jakby półkole, więc ta rączka może się jeszcze trochę inaczej wygiąć. A tutaj niedźwiadek chce złapać rywę i znowu tym palec Palcem trzeba precyzyjnie kombinować, żeby nasze miski nie były głodne. I ostatnia, pierwsza bajeczka kartonowa, do której zaglądamy, i od razu tutaj y, też w tych książkach na okładkach są takie elementy ruchome, to oczywiście nasz hipcioł. Słonko właśnie wstało, mama hipopotam i jej maństwo idą się wykąpać i oni sobie tutaj idą, 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 idą. No wiadomo, że jak człowiek wstanie, to chciałby się ogarnąć. Wszyscy są w wodzie i Hec, mały hipopotam również się tutaj świetnie bawi, ale oni mają fajnie. O, tu jest fajne, bo tutaj są takie aż cztery kółeczka, więc można w dowolny sposób kręcić, przeskakiwać. To są też takie, myślę, takie, wiecie, bąble powietrza i tutaj Hipcio ma świetną zabawę. I co jest fajne, Hipcio może się wodzie, więc on tutaj zamyka oko i zasypia.